Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, tym razem z kubkiem, dużym kubkiem melisy. Zapraszam Was na kawę z koko i poruszę tym razem temat, który wiem, że wiele osób bardzo, bardzo interesuje. A porozmawiamy sobie dokładnie o mojej wadze. Od jakiegoś czasu obserwuję tutaj na moim kanale, ale również na moim Instagramie, gdzieś w mediach społecznościowych, że dopytujecie mnie, co takiego robię, że mam taką wagę, że mam taką sylwetkę, że mam taką figurę, czy stosuję jakieś diety, czy stosuję jakieś ćwiczenia. I tak sobie pomyślałam, że czas najwyższy poruszyć ten temat i rozwiać Wasze wątpliwości. Obawiam się, że ten film będzie zdecydowanie za długi, ale postaram się zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze informacje, które być może zmienią troszkę Wasze zdanie i podejście do tego, o czym Wam dzisiaj opowiem. I zacznijmy od takiej podstawowej, najważniejszej informacji, a mianowicie takiej, że już za kilka dni będę mieć 38 lat. Tak, dobrze usłyszeliście. Mam 172 cm wzrostu i w tej chwili ważę 56 kg. Część z Was pewnie sobie pomyśli, wow, taka waga przy takim wzroście, no jak Ty to robisz? Pewnie część z Was złapie się za głowę i powie, jejku, jaka Ty jesteś chudziutka. I tak dużo, powiem Wam szczerze, jest w internecie i nie tylko filmów, różnego rodzaju wypowiedzi, artykułów o problemach z nadwagą, o tym jak schudnąć, jakie diety stosować. Tych diet jest naprawdę tak wiele dziś dostępnych wszędzie, książki, jakieś podcasty i tak dalej. Tak bardzo dużo mówi się właśnie o tym, jak schudnąć, jak mieć tą wagę, jak ją utrzymać, ćwiczenia i tak dalej. I można by było powiedzieć, że grupa ludzi, którzy, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, którzy właśnie dbają o swoją wagę, starają się ją utrzymać, bo na odpowiednim poziomie, stosują odpowiednie diety, zwracają uwagę na to, jak się odżywiają, ćwiczenia, czasami bardzo rygorystyczne, jest naprawdę ogromna. A ja niestety, ale należę do tej drugiej grupy, moi drodzy. Do tej, powiedziałabym, mniejszości, ale jednak tak. Do osób, które mają problemy z niedowagą. A dokładnie problemy z tyciem. Dobrze usłyszeliście. No i wiem, że teraz pewnie znowu złapiecie się za głowę i powiecie, Anita, Jezu, co ty opowiadasz? To będzie naprawdę bardzo szczery film. I mam nadzieję, że po tej mojej wypowiedzi zrozumiecie troszeczkę, o co mi chodzi i dlaczego uważam, że zaliczam się do tej mniejszości, jeśli chodzi o grupy związane z wagą. Skąd to się u mnie bierze, dlaczego i też trochę jak to wygląda. Bo kiedy pierwszy raz kilka dobrych lat temu poruszyłam tę kwestię na moim kanale, zostałam, że tak powiem, wyśmiana na portalach takich hejterskich, grupach i nie tylko, że jak ja mogłam w ogóle coś takiego powiedzieć, że jak ja mogłam powiedzieć o tym, że kobieta powinna mieć kształty, powinna mieć troszkę tego ciałka, że w ogóle dlaczego ja takie rzeczy mówię, że przecież kobiety się odchudzają, dbają o figurę, powinny być szczupłe i tak dalej. No właśnie, mam nadzieję, że dzisiejszym filmem zrozumiecie dokładnie, o co mi chodzi. I zacznijmy może tak naprawdę od początku. Na moją wagę wpływają tak naprawdę dwa czynniki. Pierwszy z nich są to geny. Geny po mojej mamie, dobre geny można by powiedzieć. Moja mama jest osobą szczupłą, chociaż jest ode mnie niższa, ale no właśnie, nigdy nie miała problemów z tyciem, problemów z nadwagą. Mama ma dobre geny po babci, która już jest w takim, no powiedziałabym, pokaźnym wieku, ale też jest kobietą szczupłą, bardzo zadbaną. A wiem od babci, że ona ma geny po swoim tacie, który też zawsze był osobą właśnie taką szczupłą. Więc z jednej strony dobre geny, czyli takie geny, które pozwalają nam mieć taką sylwetkę i nie mieć tych problemów z nadwagą. Ale też jest jeszcze jeden ważny i nawet powiedziałabym najważniejszy czynnik z tego wszystkiego, o którym zaraz Wam opowiem. I to przede wszystkim dzisiaj wiem, że to on sprawia, że mam taką wagę jak mam. Ważę tyle, ile ważę i też problemy, które pojawiają się z moją wagą, są spowodowane właśnie tym drugim czynnikiem. Ja też muszę tutaj zaznaczyć, nie mam problemów zdrowotnych, jeśli chodzi o tarczycę. Nie mam Hashimoto,
Nie mam nadczynności i niedoczynności tarczycy. Z moją tarczycą jest wszystko w porządku. Nie mam problemów z cukrzycą, insulinooporność itd. Jestem osobą zdrową, pod tym względem zdrową. Nie stosuję, moi drodzy, żadnych specjalnych diet odchudzających, żadnych diet detoksykujących, oczyszczających itd. No nie, nie mam takiej potrzeby i tylko tak naprawdę raz w życiu byłam na diecie odchudzającej, która bardzo źle się dla mnie skończyła, ale o tym zaraz wam też opowiem. Także nie stosuję żadnych specjalnych diet, ale nie myślcie sobie, że to też idzie w tą drugą stronę, że jem co popadnie, obżeram się słodyczami, fast foodami i tak dalej, bo tak też nie jest. Co prawda ja nie jestem wegetarianką, nie jestem weganką, jem mięso, dobrze usłyszeliście, też z różnych względów jem mięso i zaraz się o tym też dowiecie. Natomiast staram się, żeby mimo wszystko jednak moja dieta, czyli posiłki, które przygotowuję i które jem, były różnorodne, ale były też w miarę zdrowe. Jak wiecie, w moim domu jest kuchnia polska i jest kuchnia włoska. My lubimy z Massimo mieszać, ale też czasami dostaję od was takie wiadomości gdzieś tam w komentarzach, że ja się bardzo źle odżywiam, bo jem tylko same makarony. No nie, moi drodzy, wy tutaj nie widzicie całego mojego harmonogramu jedzenia, żywności i tak dalej. Wy widzicie tylko jakieś urywki, to co ja wam chcę pokazać, czy na przykład jakieś dania, które chcę wam pokazać, ale to wcale nie oznacza, że ja jem dwa razy dziennie, codziennie makaron przez 7 dni. No tak, tak nie jest. Zresztą muszę wam powiedzieć z czystego serca, że ja za makaronami nie przepadam. Mimo tego, że mam Włocha w domu, to nie lubię ryb, nie lubię owoców morza, nie wiadomo jakichś tam wymyślonych. Zjem, bo zjem, ale nie jestem, jak to się mówi po włosku, mangiatore di pesce, czyli nie jestem osobą, która uwielbia jeść ryby i owoce morza, ale też nie jestem osobą, która mogłaby cały czas żywić się makaronami. No po prostu nie jestem taką osobą. Ja natomiast uwielbiam warzywa i owoce, uwielbiam je i mogłabym je jeść w ogromnych ilościach na różne sposoby i nie tylko. No ale dobra, teraz już wiecie, jak to jest z tym moim żywieniem. No powiedzmy, że tam wiecie, jak to jest z tym moim żywieniem, odżywianiem się, tak? Co chciałam wam jeszcze powiedzieć, to oczywiście sport, bo też o to mnie dopytujecie. No i uwaga, jeśli chodzi o sport, to ja absolutnie nie należę do grupy osób, które są za aktywnością fizyczną, ale taką wiecie, wzmożoną aktywnością fizyczną. Nie znoszę basenu. Nie lubię pływać, chociaż umiem, ale nie znoszę basenu i nie lubię pływać. Nie mogę biegać ze względu na mój kręgosłup, więc u mnie tylko tak na dobrą sprawę sprawdza się spacer, który z kolei uwielbiam i uwielbiam chodzić na spacery, lubię spacerować, długo spacerować, absolutnie się nie męczę, wolniej, szybciej, spacery jak najbardziej tak. Rower, no powiedzmy. Lubię, ale to nie na zasadzie takiego sportu, że uprawiam sport, jazdę na rowerze, tylko już taki bardziej, wiecie, rower miejski, który posiadam, pojeździć sobie tak rekreacyjnie, jak najbardziej tak. Wszelkiego rodzaju sporty grupowe, typu jakieś fitnessy, zumby i tak dalej, no nie, no absolutnie nie, słuchajcie, nie lubię, nie znoszę, to nie jestem ja, siłownia, okej. Jeśli chodzi o ćwiczenia w domu, to tak, ćwiczę w domu, staram się ćwiczyć w domu, zresztą ostatnia sytuacja z pandemią też sprawia, że te ćwiczenia w domu jednak muszę gdzieś tam kontynuować. Jeśli mam taką możliwość, to oczywiście chodzę na siłownię i przez całe moje życie tak naprawdę chodziłam na siłownię, zawsze miałam wykupione karnety, ale tutaj mam na myśli siłownię w takim sensie tych wszystkich sprzętów, urządzeń, na których wykonujemy ćwiczenia, tak? Natomiast w domu, to co ja robię w domu, to nie są absolutnie ćwiczenia z różnego rodzaju filmikami z internetu, jakieś pilatesy, chodakowska i nie wiadomo co. Nie, ćwiczenia, które ja wykonuję w domu, przede wszystkim mają na celu wzmocnić mój kręgosłup. Dlatego, że ja od dziecka posiadam skoliozę w odcinku lędźwiowym, taką dosyć zaawansowaną skoliozę, więc muszę ćwiczyć na mój kręgosłup, żeby wzmacniać mięśnie. No i teraz, skąd w ogóle wzięła się u mnie ta awersja do sportu? A mianowicie stąd, że jako dziecko, jeszcze małe dziecko, miałam bardzo krzywe nogi.
I moi rodzice ćwiczyli bardzo intensywnie ze mną, żeby mi te nogi wyprostować. Dzisiaj oczywiście jestem wdzięczna moim rodzicom za to, że tak bardzo się starali, żebym jednak miała jakąś tą sylwetkę, to zdrowie i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, że już wtedy to przymuszanie dziecka, wiecie, do ćwiczeń powodowało, że ten efekt był odwrotny. A dołóżmy do tego jeszcze problem z kręgosłupem, zdiagnozowany w czasie, kiedy byłam właśnie dzieckiem i tak naprawdę 3 razy wylądowałam w sanatorium i szpitalu w Konstancinie dla dzieci, który jest bardzo znany w całej Polsce, gdzie przeprowadzano mi właśnie tę fizjoterapię, rehabilitację przez kilka tygodni. Przebywałam na oddziałach z dziećmi po operacjach kręgosłupa. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ta cała fizjoterapia i ta rehabilitacja była naprawdę bardzo ciężka. I to też odbijało się nie tylko na moim zdrowiu psychicznym, no bo wiadomo, kontakt z dziećmi zupełnie inny, te ćwiczenia, które trwały nawet kilkanaście godzin dziennie. To wszystko spowodowało, że po prostu dzisiaj tego sportu nie lubię. Chociaż nie ukrywam, że te ćwiczenia w dzieciństwie, to wszystko co w dzieciństwie było robione, wpłynęło na to, jaką mam dzisiaj sylwetkę, ponieważ nie mam już krzywych nóg, krzywy kręgosłup został, mam też tak zwane okrągłe plecy, no i właśnie ta skolioza. Jak widzicie, nie sprzedałam wam do tej pory żadnego sekretu związanego z moją wagą, bo tak naprawdę, no sami zobaczcie, żadnych diet, żadnych jakichś specjalnych ćwiczeń, sportów, no geny, tak? Ale tak jak wspomniałam wam wcześniej, jest jeszcze jeden czynnik, jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na moją wagę, a mianowicie stres. Tak. I tak naprawdę dzisiaj jak patrzę wstecz, to mogę wam powiedzieć, że ten stres, który towarzyszy mi tak naprawdę od najmłodszych lat, dobrze usłyszeliście, od najmłodszych lat, wpływa na moją wagę. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy byłam właśnie dzieckiem i chodziłam do przedszkola. I jak sobie wracam do tych czasów, to zawsze pamiętam, kiedy przyjeżdżałam na wakacje do mojej babci i babcia zawsze w drzwiach mówiła: o, jaka ty jesteś chudziutka, taka jesteś transparentna, że wszystkie żyłki widać ci na twarzy, ale nie martw się, przyjechałaś na wakacje do babci. I rzeczywiście powiem wam, że to był dla mnie zawsze najlepszy czas, wakacje u babci, jednej i u drugiej, ponieważ one dożywiały mnie, jak to się mówi. To były pierożki z truskawkami, to pierożki z jagodami, pierożki z jabłkami, to znowu na obiadek to. I tak wiecie, jadłam u jednej babci, u drugiej babci i zawsze po tym okresie wakacyjnym tych kilka kilogramów było koloru. Kolor też zawsze nabierałam na twarzy, ale to nie tak, że moi rodzice mnie nie dożywiali, absolutnie nie. Ja po prostu zawsze od dziecka byłam po pierwsze nieśmiała, a po drugie wyzywana. Miałam krzywe zęby, to znowu krzywe nogi, to te wyjazdy do sanatorium, to też, że zmienialiśmy miejsce zamieszkania, że się przeprowadzaliśmy i tak naprawdę już w przedszkolu dzieci się ze mnie śmiały, ja to przeżywałam na jakiś tam swój sposób. Później w podstawówce miałam ten sam problem, gdzie dzieci się ze mnie śmiały. Nie będziemy dzisiaj do tego nawiązywać, ale tak rzeczywiście było. No i oczywiście i też czasy liceum, nie ukrywam, w czasach liceum też miałam problem tak naprawdę ze znajomościami, z dziećmi i zawsze byłam taką osobą nieśmiałą, bardzo zestresowaną i to wpływało wszystko na moją wagę. Kiedy dzisiaj patrzę na tych kilka miesięcy wstecz, naprawdę, słuchajcie, kilka miesięcy wstecz, to widzę u siebie, że wszelkiego rodzaju stresujące sytuacje bardzo odbijają się na mojej wadze. A dlaczego bardzo się odbijają na mojej wadze? Ponieważ ja nie należę do osób, które zajadają stres, a takich jest zdecydowanie najwięcej. Kiedy jest jakaś stresująca sytuacja, problemy i tak dalej, nie siedzę w lodówce, nie podjadam słodyczy. U mnie jest na odwrót. U mnie żołądek się ściska, ja nie jestem w stanie nic jeść. Mimo tego, że jem, to po prostu ta przemiana materii w tym całym stresie powoduje, że nawet mogę jeść, a chudnę. Dokładnie tak jest.
I te właśnie kilka miesięcy temu sytuacje, które miały miejsce, o których wy wiecie, i depresja, którą przeszłam, też sprawiły, że schudłam bardzo dużo, zresztą było to po mnie widać, i teraz znowu zaczynam wracać do siebie, bo eliminując takie stresowe sytuacje z mojego życia, widzę, że lepiej jem, lepiej śpię, lepiej funkcjonuję, ale to wszystko też sprawia, że posiłki, które dostarczam do mojego organizmu, te wszystkie dobre witaminy, makro, mikroelementy i tak dalej, też zupełnie inaczej wpływają na mój organizm, który nie reaguje tak jak kiedyś. No, mam nadzieję, że Wam to dobrze wytłumaczyłam. Tak naprawdę w moim życiu miałam tylko jedną sytuację, kiedy bardzo dużo przytyłam i kiedy przeszłam na bardzo rygorystyczną dietę, która u mnie dała efekt odwrotny. To był taki czas, kiedy byłam jeszcze młodą dziewczyną, chyba 19 lat wtedy miałam, i pierwszy raz sięgnęłam po tabletki antykoncepcyjne. Jeszcze wtedy te tabletki, słuchajcie, to były zupełnie inne czasy, zupełnie inne te tabletki. Pani doktor, która przepisała mi tabletki, nie zrobiła wcześniej żadnych badań, po prostu przepisała mi jakieś tabletki, które zaczęłam przyjmować, i te tabletki spowodowały zatrzymanie wody w moim organizmie. Ja bardzo spuchłam, ale też bardzo mocno przytyłam i źle się z tym czułam oczywiście, bo naprawdę, uwierzcie mi, przytyłam dużo, dużo kilogramów. Przeszłam na dietę, to były też takie początki, kiedy zaczynałam się spotykać z moim Massimo. Przeszłam na dietę niesamowicie rygorystyczną, gdzie w 2 miesiące schudłam bardzo, ale to bardzo dużo kilogramów. Zeszła ze mnie cała ta woda plus te wszystkie kilogramy, i to się odbiło na mnie w ten sposób, że w momencie, kiedy ja przy wzroście 172 cm ważyłam już 48 kg, dobrze usłyszeliście, stwierdziłam, że jest coś nie tak, zaczęłam robić badania krwi, które wychodziły źle. Stwierdziłam wtedy, że no okej, trzeba nad tym popracować i trzeba odstawić tę dietę, to jest w ogóle coś, źle zrobiłam, katastrofa i tak dalej. I zaczął się ten moment, kiedy musiałam znowu przybrać na wadze. Bo przy wzroście 172 cm, 48 kg wagi, wybaczcie, że to powiem, ale to wygląda bardzo źle. I ja też ze sobą czułam się bardzo źle. Więc to był taki sygnał dla mnie, że muszę zacząć tyć, tak? No ale jak tu przytyć, kiedy z jednej strony w głowie macie stresującą sytuację, źle, złe badania i tak dalej, że chudniecie, że już nie jesteście na diecie, ale dalej chudniecie, co tu zrobić? Więc jest ten stres, tak? Wy się źle czujecie ze sobą, patrzycie na siebie w lustrze, nie, absolutnie nie. Zaczęłam jeść więcej, ale to nie działało, słuchajcie. Pamiętam, pojechaliśmy wtedy na pierwsze wakacje do Włoch, gdzie poznałam rodzinę Massimo. Oczywiście teściowa, jak mnie zobaczyła, to nie, ty jesteś taka chudziutka, musisz zacząć jeść. Te wszystkie włoskie potrawy, które były fantastyczne, ale były we mnie wmuszane, jedz, powodowały, że u mnie pojawił się efekt odwrotny, czyli po prostu ja jadłam aż do takiego momentu, że było mi niedobrze. Mimo wszystko po tych wakacjach pamiętam, że przytyłam wtedy 2 kg, ale stwierdziłam, że muszę zrobić coś więcej, już wracając do domu, żeby też jeść. Pamiętam, że wtedy też pojawiły się w moim życiu wszelkiego rodzaju odżywki białkowe, które miały wspomagać to, że ja zacznę tyć, tak? To też nic, słuchajcie, nie dało. Nie wiem nawet, ile miesięcy ja byłam na takich odżywkach białkowych, żeby przytyć. No ale wy teraz pewnie pomyślicie sobie, no tak, ale wiesz, jak masz problem, że chcesz przytyć, no to wystarczy zacząć się objadać, zacząć jeść więcej słodyczy, śmieciowego żarcia, fast foodów i tak dalej. No nie, moi drodzy, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że ja mam wpychać w siebie puste kalorie, szkodzić mojej wątrobie, zajadając ogromne ilości słodyczy, jedząc śmieciowe żarcie i wpływać na siebie od środka. Jeśli ja mam przytyć, to ja bym chciała zdrowo przytyć, tak? Czyli nabrać te kilogramy, ale jedząc zdrowo, jedząc odpowiednio, nie szkodząc sobie. I uwierzcie mi, że jest to bardzo, ale to bardzo trudny proces. Bo o ile chudnąć w
w tym procesie chudnięcia jesteście w stanie wyeliminować pewne produkty z waszego jadłospisu, ograniczyć ilość posiłków, ilość kalorii, to uwierzcie mi, że w takiej sytuacji, w której jestem ja, czyli chcę nabrać kilogramów, ale z drugiej strony towarzyszy mi stres, który sprawia, że ja myślę cały czas o tym, że źle się czuję, że wyglądam źle, że jestem za chuda i chcę przytyć, powoduje, że cokolwiek bym jadła, nawet w większych ilościach kalorycznych i tak dalej, nawet zdrowo, powoduje, że ta przemiana materii mimo wszystko jest zbyt wysoka, ten żołądek się ściska i ja dalej chudnę. Albo przynajmniej nie tyle chudnę, ile nie jestem w stanie przytyć i przybrać tych kilogramów. Więc jedynym wyjściem w takiej sytuacji, żeby przybrać kilograma, jest odpowiednie odżywianie się i zwiększenie tych kalorii, ale oczywiście ograniczenie sytuacji stresujących. A tu jest kolejny problem, moi drodzy. Jak dziś ograniczyć stres? Jak żyć bezstresowo? Czy da się? No nie da się. Bo nawet najmniejsza sytuacja, jakiś tam problem, czy to, w jakich dzisiaj żyjemy czasach, pandemia, koronawirus i tak dalej, czy jakiś problem zdrowotny i tak dalej, to wszystko sprawia, że ten stres gdzieś tam jest. Już nie mówię o pieniądzach, o pracy, o naszych bliskich, rodzinie i tak dalej. Ja na przykład muszę na siebie bardzo uważać, żeby nie chorować. Bo tutaj znowu, jeśli spada mi odporność mojego organizmu i złapię jakiegoś wirusa, no to zaczynam chorować. A jak zaczynam chorować, to automatycznie zaczynam też chudnąć. I znowu zatacza się koło. I znowu jest ten problem z wagą. Bo później, kiedy wyjdę z choroby, z przeziębienia na przykład, no to muszę zacząć myśleć o tym, żeby przybrać tych kilogramów. Także widzicie, to wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. I uwierzcie mi, że bycie chudym, może tak, albo nad wyraz chudą osobą też nie jest dobre. Tutaj dam wam taki przykład. Kiedy mamy jakąś osobę, która jest otyła, która ma nadwagę, ma dodatkowe kilogramy, to raczej nie podchodzimy do takiej osoby, i nawet jeśli jest to jakaś bliska osoba, czy tam znajomy, i nie mówimy: o, ale jesteś grubiutka, ale masz fajnie tłuszczyku, oj, chyba ci się przytyło kilka kilogramów. No, oczywiście zdarzają się takie osoby, które potrafią tak zrobić i potrafią coś takiego powiedzieć, ale zakładamy, że 90% społeczeństwa tego nie robi. Natomiast w moją stronę, słuchajcie, działa to tak: ale jesteś chudziutka, oj, chyba ci się trochę schudło ostatnio, fajnie wyglądasz. Oj, jaka ty jesteś chudzinka i tak dalej. I wiecie co? To wcale nie działa. Nie działa tak, jak wam się wydaje. Bo o ile mówimy coś takiego do osoby, która zmaga się z nadwagą i zrzuciła kilogramy i jest szczupła i się cieszy z tego, to okej. Ale kiedy mówimy coś takiego do osoby, która walczy z niedowagą i która stara się przytyć, to niestety wbijamy jej tą szpilę i nawet nie zdajecie sobie czasami sprawy z tego, jakie to jest przykre. A no, taka jest prawda, że częściej komuś powiemy, że jest chudziutki, że jest szczuplutki i nie zastanawiamy się nad tym, że być może ta osoba ma problem z tym, żeby jednak przytyć, niż mówimy komuś na zasadzie: ale jesteś grubiutka, tak? Więc tutaj taka kolejna wskazówka, którą chciałam wam przekazać w tej kwestii. No bo właśnie, bardzo często mówimy, tutaj pokazujemy, przedstawiamy diety, ile schudłam, odstawiłam cukier, patrzcie, ile zrzuciłam, jakie ćwiczenia stosuję, dieta cud, dieta chudnie. A tak naprawdę gdzieś moim zdaniem zapominamy też właśnie o takich osobach, które no mają ten problem, słuchajcie, żeby przytyć. I uwierzcie mi, że czują się czasami źle w swoim ciele, tak jak ja. Widzę gdzieś te moje odstające tam, powiedzmy, kostki. Tu nie chodzi o kompleksy, ale chodzi o to, że ja bym chciała mieć na przykład więcej w biuście. Ja bym chciała gdzieś mieć troszeczkę więcej tego tłuszczyku, żeby nie było mi widać, żeby żebra nie były widoczne, tak? Czy coś w tym stylu. Ja bym chciała.
ale nie jest mi łatwo i nie jest mi łatwo przybrać tych kilogramów. I tutaj praca nad ciałem, żeby ono wyglądało dobrze i żebym ja się dobrze czuła w moim ciele, żeby ono miało takie kształty, jak ja bym chciała, też jest bardzo długa i bardzo trudna. I uwierzcie mi, że specjalistów w tej dziedzinie jest zdecydowanie mniej. I nawet jeżeli wpiszecie sobie gdzieś w internecie, wujek Google, jak przytyć, to nie znajdziecie artykułów w tym temacie, jak zdrowo przytyć. Gdzieś tam pojawiają się, nie wiem, problemy z niedoczynnością tarczycy, z nadczynnością tarczycy, jadłospisy i tak dalej. Ale to nie jest to. To nie jest to. Nie ma takich specjalistów, do których ja mogłabym dzisiaj się zgłosić i powiedzieć, że chciałabym przytyć. Wiecie, ile razy ja próbowałam? Gdzieś na siłowni dopytywałam trenerów, co mam zrobić, jak przybrać te kilogramy. Albo proszę mi ustawić takie ćwiczenia, które nie będą powodowały, że ja będę traciła masę ciała, ale że będę ją przybierała, że ona się będzie ładnie kształtowała. No i tutaj znowu pojawiają się jakieś suplementy białkowe, jakieś tabletki, które mam zażywać, żeby wzmagać głód i tak dalej. Ale to nie jest to, słuchajcie, to nie jest to. Przez całe tak naprawdę moje życie ja nigdy nie miałam problemów z nadwagą. Ja zawsze miałam problem z niedowagą, z tym, żeby przybrać kilogramy, że byłam za szczupła, a nawet za chuda. Problemy oczywiście tutaj też pojawiają się, jeśli chodzi na przykład o ubrania, bo powiecie, no tak, ale XS to tam można sobie kupić. No tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli mówimy o XS, to zazwyczaj mówimy o XS na takim trochę niższym wzroście. A w moim przypadku, kiedy mam 172 cm wzrostu, nawet nie wiecie, ile razy okazało się, że spodnie w rozmiarze XS są przykrótkie, że bluzka w rozmiarze XS ma przykrótkie rękawy. Naprawdę było tego bardzo dużo. I dzisiaj mogę się założyć, że po tym filmie znajdzie się grupa takich osób, które powie, że gadam głupoty, że nie wiem, o czym mówię, że mam jakiś problem w głowie, jestem związany i tak dalej. Bo na pewno znajdzie się taka grupa osób i to są te same osoby, które zazwyczaj te same osoby, które też można by powiedzieć wbijają szpilę albo hejtują tych, którzy się odchudzają, którzy walczą ze swoją wagą, którzy chcą mieć ładne ciało, zgrabną sylwetkę. No niestety, na pewno taka grupa się dzisiaj znajdzie, ale mam też taką wielką nadzieję, że znajdzie się też tutaj taka grupa osób, która bez oceniania tego, co ja dzisiaj powiedziałam, czyli tego, co mam w głowie, zrozumie, że osoby szczupłe, tak jak ja, albo nawet chude, czy chudsze ode mnie, też mogą mieć problem ze swoim ciałem, też mogą się w nim źle czuć i też chciałyby mieć trochę więcej tego tłuszczyku. Ale czasami ta walka o zdobycie tego tłuszczyku nie jest taka prosta, właśnie ze względu na to, że oprócz powiedzmy tej przemiany materii, tych genów i tak dalej, towarzyszą nam zazwyczaj jakieś zjawiska poboczne, które wpływają na to, że jednak te diety na przytycie, ustawianie takich kalorii i tak dalej, zwiększanie ilości posiłków, czasami nie przynosi żadnego efektu. I tutaj trzeba nad sobą pracować, żeby ograniczać na przykład stres, sytuacje stresujące, żeby tego było mniej, bo wtedy jesteśmy w stanie lepiej funkcjonować, nasz organizm lepiej funkcjonuje i my przybieramy ten pułap odpowiedniej wagi. U mnie ta waga zazwyczaj, ona jest tak na poziomie 55-57 kg. I tak jest już od kilku dobrych lat. Co prawda, tak jak wam powiedziałam, ostatnio miałam takie sytuacje tutaj w moim życiu i depresję, którą przeszłam związaną z pewną osobą i nie tylko, gdzie ta moja waga znowu spadła do 52 kilo i też ja już czułam się bardzo źle, zaczęłam nad sobą pracować, wdrażać pewne kroki, które spowodowały, że mentalnie też inaczej funkcjonowałam i zaczęłam jeść inaczej, ale te kalorie, które zaczęłam przyjmować i te posiłki, które zaczęłam przyjmować, też inaczej odbierał mój organizm. Ale się dzisiaj, słuchajcie, rozgadałam.
Ale jak widzicie, ja nie zdradziłam Wam dzisiaj żadnego sekretu na moją sylwetkę, na moją figurę. Tak naprawdę powiedziałam Wam, jak to wygląda w moim życiu. A jak to wygląda od mojej strony? Dlaczego mam taką wagę? Dlaczego czasami ta waga jest niższa? I ja mówię gdzieś tam Wam w komentarzach, że staram się przytyć, że staram się nabrać kilogramów, że może jeszcze dwa, może jeszcze trzy i będzie już odpowiednio. Dlaczego tak jest? Teraz już znacie tak naprawdę moją historię. I mam nadzieję, że kiedy pojawią się kolejne pytania gdzieś tam odnośnie mojej wagi, to będę mogła Was właśnie kierować do tego filmu. I mam nadzieję, że zrozumiecie, jak to wygląda właśnie od mojej strony. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego przydługiego tym razem filmu. No ale te filmy z serii Kawa z Koko, no niestety już takie są, że trochę tutaj sobie z Wami gadam, tak na luzie. No dzisiaj poruszyłam temat, który interesował Was od wielu, wielu lat. Od dawna, ale też powiem Wam szczerze, gdzieś tam w środku mnie, można powiedzieć, leżą mi trochę na sercu, bo chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda od mojej strony. I chciałabym też wesprzeć tym filmem wszystkie osoby, które tak jak ja mają problem z przybieraniem kilogramów, które wiedzą, co znaczy stres działający w stronę odchudzania i później to, żeby przybrać te kilogramy, jak czasami nam jest ciężko. Jak wygląda ta cała walka ze stresem i jak to się odbija, słuchajcie, właśnie między innymi na naszej wadze. Więc mam nadzieję, że dzisiaj dałam też trochę takiej pozytywnej energii osobom, które tak jak ja mają właśnie, powiedziałabym, nie tyle problem, ile są w takiej sytuacji jak ja, które rozumieją to, o czym dzisiaj Wam opowiedziałam. No i też czują się troszkę w tej takiej mniejszości tych właśnie osób, które walczą ze swoją wagą. Ściskam Was mocno, całuję, wysyłam buziaczki. No i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!